Witam serdecznie, moim gościem Grzegorz Chmak, Setbet, Kostka Brukowa. Witaj, Łukasz, cześć. Pokazaliście ci pazur, ale nie udało się wygrać z Cyliczyński, ale jakby nie patrzeć, Beniaminek twardo dzisiaj, twardo postawił warunki, być może nawet przyszłemu mistrzowi, ale to na szczęście dowiemy się w ostatniej kolejce. No na szczęście w ostatniej kolejce, no pokazaliśmy pazurek, nie wyszło, brakło nam znowu dzisiaj ludzi, no nie, Jasiek Zieliński się rozłożył niepotrzebnie na sam koniec, bo walczyliśmy o trzecie miejsce. W sumie teraz nie wiem, chyba już nie ma. Nie. Czwarte jeszcze z Sylwią, bezpośredni mecz ostatni, no nie? Jeszcze jest szansa, ale było dobre granie. Tam no, dzisiaj się ten, no wiadomo, Tylicz musiał tak samo myśleć, żeby się nie podstawić, żeby nie wpadła bramka. Jedna, druga, no też im poleciało dużo bramek, no nie? Pięć to jest rzadko, kiedy oni tracą tyle. No, no i próbowaliśmy znowu granie bez bramkarza. No to jest troszkę inaczej. Ja tam mówiłem, żeby właśnie to ustawienie zrobić, jeżeli nie będzie Kuby Glińskiego, bo to jednak on tą piłkę przyjmie i potrafi ją przesunąć do przodu. No w jedną bramkę trafił, no nie. Wygrali, no grają fajnie, no. Niech wygrają ligę. Można im tego życzyć, pewnie, że tak, są dobrzy. Co powiesz o postawie waszego zespołu, jeżeli chodzi o ten sezon? Już nie mówię o dzisiejszym meczu, bo jesteście Beniaminkiem, który namieszał w tej Ekstraklasie i, że tak powiem, fajnie się zadomowiliście. Znaczy patrząc na drużyny, jakie były stare z poprzednich sezonów, to na pewno namieszaliśmy. Nikt na nas nawet nie stawiał, że w ogóle cokolwiek ugramy, że to będzie szybki wyjazd i zjazd z powrotem. A tu jest pierwsza piątka zasłużona. No mogło być lepiej, no trochę mało chłopaków do grania jest, no jednak tu muszą być te lotne zmiany, tych czterech powinno być, no takich równe dwie czwóreczki, no to co ma Tylicz, to co ma Gold Team, no Sylwia też przyprowadza czasami za dużo, no nie, no ale no, trochę tego brakło i tej siły jednak, no zobaczymy, tu jest dobrze, jest piąteczka. Co należy popracować jeszcze w Setbecie, żeby wszystko wchodziło tak jak należy? Spokój w drużynie. Spokój w drużynie i więcej nic nie potrzeba. Wszystko działa jak w zegarku, tylko potrzeba spokoju, bo atmosfera, gotowanie jeden drugiego to wiąże nogi samo. To nie trzeba nawet przeciwnika, można samemu sobie nogi powiązać i to jest jedyna rzecz. No fakt, rzeczywiście, da się to usłyszeć przeważnie w każdym meczu, że rzeczywiście gdzieś tam nawet potraficie pretensje mieć i to dość wyraźne do siebie. No niepotrzebnie, to trochę aż dziwnie to wygląda, no nie patrząc tak z trybun, nie, że goście sami na siebie. No trudno, no mówię, jak to się opanuje, na pewno będzie lepiej. Bo to jest podstawa, drużyna jest kolektywem, drużyna cała wygrywa, cała przegrywa. I nie można szukać indywidualności i zwalać na kogoś. Wiadomo, jest czasami gorszy mecz jednej osoby, ale mówię, wychodzimy w pięciu, schodzimy w pięciu czy tam w dziesięciu, prawda? To jest drużyna. I to Tylicz, tam nikt nikogo nigdy nie obwiniał, tam nikt nikogo nie szukał żadnej winy. Wychodzili w tylu, schodzili w tylu, no mówię, no to jest właśnie dlatego, no dlatego wygrywają, nie? Zapytam takiego doświadczonego Grajka. Grałeś u mnie w Orliku, grałeś u mnie na hali od lat już, grałeś wcześniej w innych ligach. Obserwujesz Tylicz, obserwujesz Gold Team. Ostatni mecz w lidze, taka śmietanka, wisienka na torcie można powiedzieć. Tylicz, Gold Team. Gold Team musi wygrać, żeby zdobyć mistrzostwo. Tylicz to obroni? Jak myślisz? Kto w ogóle zdobędzie mistrzostwo? Tylicz czy Gold Team? No wiesz, nie chciałbym tutaj kogoś faworyzować. Myślę, że Tylicz. Jednak doświadczenie jest za nimi. Tutaj można powiedzieć, Gold Team dwa mecze wyrwał w samej końcówce. Chwała im za to, prawda? Ale to nie były mecze wygrane. Można powiedzieć tak, Sylwia głupio przegrała, może tam kontrowersyjne sędziowanie, inne rzeczy. No trudno, wynik jest taki, jest Sylwia przegrała, wygrany mecz. Myśmy wcześniej, prawda, przegrali wygrany mecz z Gold Teamem. No i ten dzisiejszy też, no to... Bo miał Woźniak swój mecz, no to tak sobie w osłabionym składzie nie mieli Cępy, a mimo to fajnie grali, fajnie, Marek Ochla odciągnął im tę grę. No Woźniak jest drugim Beniaminkiem, który się pokazał w super stronę. Można powiedzieć, bez żadnych tam wielkich indywidualności, no nie? Grają fajną piłeczkę, ja stawiam na Tylicz. Dziękuję za wywiad. Dzięki.